leczy. Siema, siema, ze strony Adzibad Dice, grałem w Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Prawie nie jesteśmy nie wiemy, w zakazanej strefie, zobaczymy co nas tutaj czeka. Nie wiem od czego zacząć nawet. Może tutaj ta pani głośno krzyczy strasznie. Większe kalibry. A, tylko nawołuje. O, co się stało z twoją twarzą? Trochę niegrzeczne pytanie. Takie poważne modyfikacje twarzy widziałam tylko u maelstromowców. Mówisz o tym? Daj spokój, spójrz na to. Co ci się stało? Miałeś wypadek? Są różne teorie. Cyberpsychoza, wypadek w dzieciństwie, wybuch miny, choroba odwszczepienna, dysmorfofobia, daltonizm. A która teoria jest właściwa? Ta, która pozwoli ci więcej umiegać. Ale z nas krawędziowcy, co? Krawędziowcy, co? Niezła kolekcja. Nic tu przypadkowo nie wystrzeli? Są do mnie podłączone. Sprzężenie zwrotne i te sprawy. Spokojnie. Bieżyczki, mechy. Urządzenia peryferyjne? Nie boisz się przeciążeń? Ja? Może trochę. Ostatni minotaur na składzie. No dobra, ale my tu pitu pitu, a Rostowicz DB2 satara stygnie. Spójrz na to cacko. Podobno należał do niejakiego Blika. Skąd go masz? Tajemnica. Znajdziesz u mnie rzeczy niedostępne, przegapione. Mordercze marzenia zamknięte w ramie broni. Patrz, 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 patrz. Ceny też są mordercze. To są bronie, które gdzieś zagubiłem po drodze albo sprzedałem. Albo też mam, bo to też mam u siebie w skrzynce. Ciekawe. Problem solved. Dzięki modyfikacjom, które ignorują wszelkie zasady BHP oraz zdrowy rozsądek, wystrzeliwuje blisko 1000 pocisków na minutę. To może być ciekawa broń. Podoba mi się. Niektóre są szare. A inne złote, nie wiem czemu. A, bo mają to tło, tak? Inne. No to mam. Tą broń mam na pewno. Samo katanę tą. To jest tylko znalazłem. A może i nie? To chyba mam nawet w wyposażeniu, co? Nie, to możliwe, że tych broni nie mam. Tak, to miałem, ale chyba usunąłem pana twarde uszy. Tak, czyli to jest nasze miejsce odkupienia, gdzie możemy odkupić broń, które gdzieś zgubiliśmy po drodze. Teraz ubrania nie wpływają na pancerz w ogóle? Dąży za tym wszystkim. A, karabiny, sprzęt taktyczny. Mało? Słyszałam, że u ciebie można kupić fajne rzeczy. Co się dzieje? Jak jakiś leś? Nie. No. Jak tu trafiłeś? Podobno w Dogtown każdy ma ciekawą historię do opowiedzenia. Przyjechałem tu, żeby kroić, nie gadać. A, czyli uciekasz od przeszłości. Ta. I pretensjonalny. Ciekawe miejsce na praktykę. Daje szansę konkurencji. Chyba nie rozumiem. Gdybym przy swoich umiejętnościach miał jeszcze super gabinet, to... No wiesz... Inni riperzy poszliby z torbami. A tak na poważnie? Miejsce jak każde inne. Tylko trochę mało sterylne.
Chciałabym zmienić. Kładź się. Krwią się nie przejmuj. To stara plama. Krwią się nie przejmuj, to stara plama. Szczerze, on jest, dopiero zauważyłem przed chwilą. Co coś usunąć w takim wypadku. Ale mam tyle fajnych modów. To na przykład mnie nie przeciąża. Zatnę teraz pokazuję. O, to możemy usunąć. Mamy do cyberdeku, ja nie używam w ogóle teraz haków. Ale mogę sprawdzić coś ulepszyć, na przykład to. Ulepszyć do generacji i plus. O! Szybciej się odświeżać będzie. V++ 120, aha, czyli to trochę kosztuje nawet. Okej. Okay. Mi tylko zwiększy pancerz. Przepraszam. Ojejku, a psik? O, mniej? Jeszcze bonus po ulepszeniu? A to czego tak? Fuck. Tak naprawdę 72. O, da, jest 66, widzicie? Dobrze, czyli tak, bo taki, bo coś wyglądało. To jest fajne. Optyka Kiroshi Cocktail. Szansa na krwawienie krytyczne 30%. Kurde. Ale drogie jest strasznie. Ale wezmę. Co tam? Jeszcze nie dają. O, znowu przeciążyłem mózg. O. Zawię to na lepsze czasy. Czy ja mam... Gdzie jest rakiet? Trza? Mam ostrzy modliszkowych? Zwykłych? Dwa razy. No to po co dwa razy? Oj, trochę kas się zrobił. Te duble mogę posprzedawać w sumie. O, za jeden. Dzięki łaskawco.
Ja tak mam podać. Zależność od dystansu przeciwnika. Im bliżej, tym mniej obrażeń? No tak, bo do bonus do ataku wręcz. Kurde, fajne te mody. A te oko mogę sprzedać te same, co nieco kupiłem? No nie, jebiście. Dobra, bo znowu spędzę u sklepiku ten dużo czasu, takiego ostatnio. Nara! Show. Nowe odcinki w każdy piątek. Co jest z tobą nie tak? Miałeś kiedyś w domu dwie nastolatki. Proszę, proszę. A to ja! Oko, mogę stąd wyjść? Się stało tutaj jakiś artefakt. Dokonałeś słuszne wybory. LCPD, wojna. Nie, doktor. Podatki, jakie kurwa podatki. Zabezpieczam twoje interesy, doktor. Przestrzegasz zasad. Dlatego przestrzegam zasad wielokrotnie. Hej, ten mój dano. Witam. Pełno tu handlarzy broni, różnych dziwnych interesów, a ty sprzedajesz ciuchy. Nie ciuchy, tylko najwyższej próby podróbki najlepszych domów mody od Avante pod Giovanni Brizzi. Jak idzie? Dla mnie to chwilowy interes. Syn to sportowiec. Jeśli... Powiem tak. Mamy szansę na wyjazd z Dogtown. Sportowiec? Gdzie trenuje? Są pewne miejsca. Potrzebuję dobrych ubrań. Tu mnie pani znajdzie. Jeżeli wszystko jest wyjątkowe, to nic nie jest wyjątkowe. Wszystkie przedmioty są pomarańczowe teraz. Pumpeks. Ciucholotek. Czy to wylosowałem niby? Nie wiem. Spodnie nowe, tak? Chcę kupić broń. Detal czy hurt? Kupujesz dla siebie, czy może chcesz wyposażyć skromną, nie rzucającą się w oczy armię? Damy radę. Detal. Rozumiem. Ale gdybyś kiedyś potrzebowała większego wsparcia, dostarczę to, co niezbędne. A bo to schemat jest, tak? W takiej cenie kozackiej. Ty mogę sam zrobić. Dobra, znajdę jakąś broń. Lubię wiedzieć, od kogo i co kupuję. Lubimy w takim razie różne rzeczy, ale niech to będzie taki mały ukłon w twoją stronę. Nazywam się Sofia i robię w tej branży dłużej niż ty chodzisz po świecie. Sprzęt jest czysty jak sumienie Saburo Arasaki. Niech mu ziemia lekką będzie. Spory asortyment. Pewnie masz ciekawą klientelę, co?
To banał, ale odpowiedzi na takie pytania rodzą problemy, problemy rodzą złe sytuacje, a my złych sytuacji unikamy. Można powiedzieć, że ich unikanie to rodzinna specjalność. To moi synowie i dyrektorzy działu bezpieczeństwa. Prawdziwi specjaliści. Kreatywne te groźby. A dziękuję. Na samochód do kupienia. Terminal autofixera. Lee, powiedz mi, jak bardzo jest z tobą źle? A jak ci się wydaje? Posłuchałam nieznajomej netrunnerki i rzuciłam się na ratunek prezydentce NUSA w najgroźniejszej części Night City. Bo uwierzyłam, że jest dla mnie nadzieja. I wiem, co myślisz. Jestem szalona albo zdesperowana, tak? Nie, Vi. Wręcz przeciwnie. Tak łatwo byłoby się po prostu poddać. Musi być ci naprawdę ciężko. Ale ty walczysz o siebie. Mimo wszystko. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Głowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Mhm. Jesteśmy. Oglądałem trailer i wychodzi na to, że ona wcale nie jest taka miłutka, jak się wydaje. Przyjemna. Dogtown ma w sobie to co? My jednak zostajemy stadionem. Jak będzie? Dogadamy się? Kurwa, Kolo. Ty myślisz, że protekcję Hansena się załatwia w 5 minut na stojąco? Chcesz to siadę? Ja nie mam czasu. Moje życie posrało się tak, że szkoda gadać. Pomożesz czy nie? Dobra, pogadamy z kim trzeba. Ale Hansen musi to klepnąć osobiście. Inaczej zatęsknił za tym posraniem. Zapłacę. Tak, więcej niż myślisz. Znacznie więcej, kurwa. Tam ile trzeba. Wam też odpalę coś ekstra za przyspieszenie sprawy. Mnie się naprawdę bali. No, widzę. Dobra. Postój se tutaj, pooglądaj towary, wysusz gacie. Do godziny damy znać. To powiesz, że lokowaliśmy przez Simon. To rozprawię. Co się podać? O, zaraz będzie szczepa. Teraz musisz się dostać na dach. Po co? Dla widoków. Wcale nie żartuję. Zobaczysz, gdzie wylądujemy. Dyrektorzy wykonawczy biotechniki nie wieszali cię za jaja na latarni. Zjeżdżaj! Wróciłem. Mogę używać rzeczy. Skakać, ale nie mogę wyjąć broni. Wsiądź do wózku. Cholera. Już pozwólcie. Straciłam dostęp. I co teraz? Spróbuj zresetować generator. A
to nie pierwszy raz. Bez przerwy coś się psuje. Wszystko tutaj jest stare i pojebane. Albo twoje hakowanie nie służy sprzętom. Wreszcie. Winda zawiezie cię na szczyt. Zaraz wejdziemy w przestrzeń powietrzną Night City. Jak prezydentka? Wygląda na opanowaną, ale widzę, że już trzeci raz sprawdza, czy zabezpieczyła dokumenty. Napięcie udziela się nawet jej. No i mogę skakać. Ale widaczek to ładny. Taki urbex. Udało się. Dobrze. Co teraz? Cisza przed burzą. Widzisz? To my. W Space Force One. Schodzimy w dół. No widzę. Czeka nas twarde. O kurwa. Co? Co jest? Co to kurwa? Sogwet? Wi, prezydentka! Mogę wezwać pojazdu. Połączyła się. Songbird. Udało mi się. Wylądowałam. Ja pierdolę, Songbird. Myślałam, że... Kurwa. Gdybym była kotem, to pewnie właśnie zaczęłabym dziewiąte życie. Niestety ostatnie. Zanim się katapultowałam, dopilnowałam, żeby Majer znalazła się w tak niebezpieczeństwie. Biegnij do wraku! Uratuj ją! Rakiety? Tak po prostu was zestrzelili? O tym nie było mowy. Nie miałam pojęcia, że Hansen może być tak popierdolony. Albo zdeterminowany. Śpiesz się! Masz jakiś plan? Wiesz, na potem? Zaprowadzisz Myers na Elizabeth Crestley. To teraz najbezpieczniejsze miejsce w Doctown. Okej. Okay. Będę w kontakcie. Powodzenia! Skup się teraz. Tędy nie przejdziesz bez walki. Znam twoje możliwości, ale wolałabym nie ryzykować. Ominiesz ich? Wszystkim mieszkańcom Doktorów. Mówi Kurt Hansen.
Nieoznakowany. Koniec skradania się. Na górę po rusztowaniu. Trudność włączony. Trudny. A, czyli to ja po prostu jestem taki dobry. Okej. Okay. Zastanawiałem się, czy to tak łatwo się zrobiło, czy jestem po prostu mam dobry build. A to się okazuje, że mam dobry build.
Robotę. Ile macie tam swoich ludzi? Leciało 11 osób, licząc Myers i mnie. Ile jeszcze żyje? Nie mam pojęcia. A ja muszę ci tam jakoś... Wiem. Wejdź na dźwig. Myślę, że dam radę go uruchomić. Nie ma czasu do stracenia. Tak, wrak jest przed tobą. Jest. Takie są umiejętności, tak? Shinobi. W braku. I uważaj, do kogo strzelasz. Tam są agenci NSA, to nie wrogowie. Was?
To jest ziomeczek, to nie dobijamy go. A broń ciężka, tak? Wyrzuć to. Szybko, do środka. Zbiornik paliwowy jest izolowany. Nie wybuchnie. Widzisz coś? Wrak samolotu. Nikogo żywego? Na razie nie. Nie mów, że się spóźniłyśmy. Dobra, nie panikuj. Nic jeszcze nie wiemy. Rozejrzyj się. Gdzieś tam powinna świecić kabina bezpieczeństwa. Zhakuję drzwi. Nasza pani prezydent, a netrunnerka jest w kapsule. Puść! Będziesz spokojna? To zależy od tego, kim jesteś. Spokojnie, przysłała mnie Songbird. I nazywasz się? Vi. Wybacz, musiałam się upewnić, że ty to naprawdę ty. Chciałam ją najpierw zastrzelić. No dobra, znikajmy stąd. O, zajebiście. Kurwa. Kurwa, jeszcze się nie zmęczyli! Nie, nie wiem gdzie ona jest. Wiem siedzi? Nie ona. Jest Songbird. Kurpysk. Ugh!
tego, no. Chyba. Ojej. A coś jeszcze do leczenia? Udało. No, patrz, dostałem. Jesteś tam? Jak sytuacja? Żyjemy. Obie. Idźcie do pustostanu na... Elizabeth Crest Street, pamiętam. To najlepsza kryjówka w okolicy. Brak sygnatur cieplnych. Budynek jest pusty. Pośpieszcie się. Mam Songbird na łączach. Jest cała. Znalazła nam bezpieczną kryjówkę. To niedaleko. Songbird. Już się o nią martwiłam. Zapomniałam, że zawsze spadam na cztery łapy. Obie miałyście sporo szczęścia. Może nam je przyniosłaś? Moi ludzie. Wszyscy zginęli przeze mnie. To koszmar, ale musisz się z niego wybudzić. To nie takie proste. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak głęboko to sięga. Zostaliśmy zhakowani. To oznacza, że Hansenowi pomógł ktoś z Waszyngtonu. Annie i Lassay na pewno już wiedzą o katastrofie. Namierzyli wrak satelitarnie. Wiedzą, że rozbiliśmy się w Dogtown. Chyba, że spisek sięga głębiej niż myślę. Hansen już pewnie sieje swoją geopolityczną propagandę, a to dodatkowo utrudni naszym ludziom przekroczenie granicy. Nie wiem, co robić. Rozumiem twoje obawy, ale masz jeszcze mnie. Ciebie? I Songbird. Wyciągniemy cię z tego. Dziękuję, Vi. Na razie trzymamy się planu. Co dalej, zobaczymy. O kurwa, czekaj! Jeśli Hansenowi pomaga ktoś z Waszyngtonu, w każdej chwili mogą mnie namierzyć. Pod skórą mam tracker. Musimy się go pozbyć. Jest blisko arterii. Sama nie dam rady. Założyli tracker prezydentce? Dziwne. Środki ostrożności. Na wypadek, gdybym się urwała z Białego Domu na całą nocną imprezę. Pomożesz? To będzie boleć. Mówią, że ból to tylko umowa pomiędzy ciałem a mózgiem. Że da się go zepchnąć do podświadomości. Gówno, prawda? Ale nie mamy wyboru. Tnij. Zaraz znikniesz z radaru. Będziesz mogła uciec na Grenlandię i zacząć nowe życie. Chciałabym, żeby to było takie proste. Chwila. Ja też. Czy to... No. Kończ szybko.
strzela na zaś. Kutas. Blisko. Dron kutas. Lee, jestem. W samą porę. Cała? Cała. Ale jest tu gorąco. Musicie się dostać na górę budynku. Będę w kontakcie. Jest i Songbird. Każe nam wejść tam, wyżej. Cygończy zwietrzyły wasz trop. Lepiej ruszajcie. Musimy iść. Teraz. Znaczków nie widać z przedmiotami. Zapytaj naszego anioła stróża, czy może nam uruchomić windę. U ciebie już wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Na pewno nie leżę wygodnie w wannie z lodem. Chociaż akurat teraz by to pomogło. Jestem w pobliżu. Musiałam zmienić miejscówkę, inaczej by mnie wykryli. Przydałaby nam się mała pomoc z windą. Już patrzę. Aha, przykro mi. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, przyczaję się. Działa. Nie ruszy, to będzie kurewsko źle. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Nie ruszyła. Ta winda w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Tak, też mam złe przeczucia. Skubańce są pobudzone. Mają czułą sensorykę. Jeśli nas wykryły, to wkrótce możemy mieć towarzystwo. Tak dobrze znasz się na dronach? Coś się jeszcze pamięta z wojska. Na te modele jest jeden sposób. Trzeba szybko się ruszać. Nie brzmi to jak plan idealny. Ale na tę chwilę nie mam lepszych pomysłów. Czekaj. Po twojej lewej dron. Dobre drony. Ktoś mnie steruje zdalnie. Jeśli go tknę, zdradzę waszą lokalizację. Tego byśmy nie chciały. W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę wam przejście. Da się zrobić. Dobrze, byłoby się przekraść.
zaraz otwieram. Przygotujcie się. Chcą, żeby dron odwalił za nich całą robotę. Teraz macie szansę się przekraść. Na paluszkach. Do tego strzelania? Dobra, na paluszka będziemy się przekraść jutro. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.